suwalskim sądzie, podobnie jak we wszystkich sądach w naszym kraju, już od 1 stycznia sprawy przydzielane są przez komputer. Wcześniej przeprowadzany był u nas pilotaż systemu. Jak informuje sędzia Sądu Okręgowego Marcin Walczuk, nie obyło się bez pewnych problemów. W naszych sądach, w naszym sądzie okręgowym ten system ruszył zaraz po nowym roku. Już pierwsze sprawy zostały wylosowane i przydzielone sędziom na podstawie tego systemu. System po zakończeniu pracy losuje sprawy i przydziela poszczególnym sędziom. Przed zmianą przepisów i wprowadzeniem komputerowego przydziału spraw, sprawy te były również przydzielane losowo. Była lista alfabetyczna sędziów w każdym wydziale i sprawy te były przydzielane sędziom w kolejności wpływu, to znaczy wpływało kilka spraw, to tak jak te sprawy wpływały, były przydzielane sędziom na podstawie tej listy. W Wydziale Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Suwałkach, jako jednym z trzech w kraju, odbyło się testowanie systemu w ramach programu pilotażowego. Nie obyło się bez trudności. Do tego pilotażu dołączył Wydział Cywilny Sądu Okręgowego Jeśli chodzi o sprawy jednoosobowe, nie było najmniejszego problemu, jeśli chodzi o wybór sędziów, o sprawne działanie tego systemu. Natomiast w składach wieloosobowych, tam gdzie trzeba było wylosować kilku sędziów, na przykład do spraw apelacyjnych w Wydziale Odwoławczym Sądu Okręgowego, były problemy z losowaniem sędziów. Natomiast ten program, który ruszył od początku stycznia, obejmuje tylko sprawy pierwszoinstancyjne i tylko składy jednoosobowe. Składy wieloosobowe będą losowane dopiero w kwietniu 2018 roku. To były oczywiście przejściowe jakieś problemy. No wiadomo, jak to przy każdej próbie mogą się zdarzyć jakieś błędy. Według sędziego Walczuka sprawy też były wcześniej przydzielane losowo, więc jeśli chodzi o naszą pracę, nic to nie zmieni, nie przyspieszy na pewno żadnej rozpoznania spraw w sądzie. Ministerstwo zapewnia, że proces przebiega całkowicie automatycznie, a administrator systemu ma ograniczone uprawnienia i nie może ingerować w jego przebieg. Na pewno, jeżeli sprawy będą losowane przez centralny komputer, no to możemy uniknąć jakichś podejrzeń o przydzielanie spraw poza kolejnością, aczkolwiek no, należy podkreślić jednoznacznie, że przynajmniej ja nie słyszałem o takich przypadkach, by sprawy były przydzielane poza kolejnością. Jak zaznacza Walczuk, sędziowie nie znają algorytmu, zgodnie z którym losowanie się odbywa. Nie wiemy, jak to jest liczone, jak to jest, na jakiej podstawie ten system działa. No wiemy, że te losowania się odbywają i sprawy są po prostu przydzielane, ale na to żadnego wpływu nie mamy i nie mamy wiedzy, jakimi algorytmami ten system się posługuje.